Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu na robocie, w nowych odcinkach z serii Garaż Szkieletowy w cenie blaszak, albo jakoś tak, nieważne. Dobra, tak czy inaczej, siemanko, w kolejnym dniu. Troszkę inaczej, od nie mechanika. Działamy dzisiaj szalonki. Mam chwilę, to może uda mi się chociaż kawałek zrobić i pokażę wam, jak ja to robię. Więc tak, szaloneczki, czyli raz, dwa, trzy, cztery deski, jakbym miał na wymiar, to było całkiem sympatycznie, ale nie było. I wzięliśmy takie, jakie były. Są przycięte na 8 centów, bo w zamierzeniu 8 centymetrów będzie wylewka, ale w jednym miejscu pewnie będzie 7, w drugim miejscu będzie 9. Dlatego je przyciąłem na 8. Tutaj równamy kątki. Krańce sobie przycinam, żeby już to było pod kątem. Bo co? Żeby było sympatycznie. Guzik tam będzie sympatyczny, tak coś spieprzysz na pewno. Nie ma takiej opcji. Majster robi, to ma być tak, jak ma być. Dobra. I tą deseczkę będziemy mieli... No to pokaż, czy równa jest. Kurde. Ta strona jest taka wygryziona. To co ciąłem piłą jakoś chyba się nawet lepiej obcięło. Jeden czort. Dobra, to będziemy mieli tu. I zrobimy sobie jeden czort, który narożnik. Czy nie? Chyba jeden. Kurde, to tą by jeszcze przyciął też. To już tą też przytniemy i tamtą. Dobra, ja przytnę te trzy deski i wracam. I co dalej? I dalej robimy tak. Whoopsie daisy. Że ja mam tutaj takie kątowniki. Zajumałeś na pewno. Nie zajumałem. Kupiłem gdzieś kiedyś. Więc będę się posiłkował tym, bo mi będzie po prostu łatwiej. O, tu se zrobię cyk fuch i z drugiej strony cyk fuch. I będzie sympatycznie. Będzie w miarę równo. Idę po wkręty. Widzisz, wkręty jeszcze zapomniałem. Kurka, fleczek. Tu mam jakieś wkręty. I tu sobie zrobię do kąta w ten sposób. O, ale wy możecie skręcić tutaj wkrętami. I też będzie. O. A że ja mam takie blaszki, gdzieś skądś mi to zostało, nie wiem skąd, to sobie skręcę na blaszkach. Będzie mi łatwiej to wszystko poustawiać później. Czy nie? Chyba będzie dobrze. Przydałoby mi się... Przydałoby mi się krótsze wkręty, ale nie mam. To niedobrze. Wkręty z odzysku. Thank you.
każdy z innej parafii. A bit cały czas ten sam. Dobra. I... A, no dobra, ja później sobie kąt tu ustawię. Chyba bez problemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Idę dociąć ten kawałek, który mi tu brakuje. Zaraz go zmierzę. Czyli miał być 1 cm. Mam nadzieję, że się majster nie popierdzielił, bo będzie Lipton. O. Będzie хорошо. Tylko to trzeba teraz powywalać, są, bo to już niepotrzebne. Teoretycznie tak, rozwal sznurek, to później ciekawe jak wymierzysz. Co mi tu trzeba teraz? Poziomice. To jedziemy. Ze stematem. To może ja sobie najpierw tą przykręcę tu. Ło. Tu troszkę niżej. Kurde, nie takiego bita mam założonego i trochę to do dupy. Okay. W ogóle samemu to, przy czymś takim to ujnie robota. Nie? Tak jest. Ściągło. Jest tu w ogóle równo między tą deską a tą. Jakbyś trzymał? 3 mm uciekło. Dobra. Budżet хорошо. I to ma być gdzieś tu. Tak troszkę. O. To nie. To nie będzie tak. Dobra, podłożymy tu na razie kamienia. Kręcimy drugiego roga.
coś to chujowo wychodzi. Czy nie? Dobrze jest. Tam jest równo jest. No i dobra. I cyk, i fuch. I cyk, i fuch. I teraz... I teraz nie wiem, co dalej. Gdzie moja metróweczka? I teraz tak. Strasznie to jakoś do bani wychodzi. Teraz mamy mieć w tą stronę 6 metrów. Deskę mamy tu 2,5. Czterysta jedenaście i pół. To ile nam trzeba? No i tak to sobie skręcam pomału. No tam w ogóle się popierdzieliłem. Ale w porę się kapnąłem. Więc dobra, dotnę jeszcze tamtą. I później tu. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy łapać kąty. Tak to wygląda. Deski docięte. Sznurki już zdjęte. Pomierzone ładnie laserem. Rogi. Także wszystko jest równiutko. Troszkę popadało. To nas zgoniło, ale mamy już materiał. Tu jest 2,5 kubika. Ale chyba będzie mało. Trzeba będzie pewnie jeszcze dowieźć. Jutro jadę po cement. I jeżeli się uda, to spróbujemy jutro zalać kawałek. Będzie jeszcze takie małe zbrojenie dookoła. Drut, nie wiem, Fi 12 albo Fi 10. Po to, żeby później kotwy, jak będę kręcił, tu go gdzieś damy, o, przy kraju tak go puścimy. Lepiej by było po dwa. Później, jak będę kręcił kotwy, żeby ten beton się nie kruszył, ten drut go będzie trzymał. Tak to będzie zrobione. I co? I na razie tyle. Spróbujemy to zalać jutro kawałek, albo całe, albo pół, albo nie wiem. Siatka przeciwskurczowa jeszcze będzie dawana. I co? I na razie tyle. Na razie to wszystko. Na dziś. Dzisiaj niedługo, chwileczkę, godzinka jest zrobione, bo robiłem coś innego. No bo to i tak już przygotowane, to tylko zalać. A dzisiaj zobaczcie. Garbaty już wyciągnięty. Pali ładnie. A ja się wziąłem za garaż. W końcu jest posprzątany. W końcu jest posprzątany. Ładnie, podłoga umyta. Mogła być bardziej umyta, ale nie chciałem się jej bardzo szorować. Ale teraz już jest ładnie. Już jest ładnie. Bo wjeżdżamy następnym projektem na pochmurne dni, że tak powiem. A co to będzie za projekt, to już zobaczycie niedługo. Więc ja się dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczyska, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.